read-only. We will be recording, as is our legal right. However, anything you do witness will not be either admissible or provable in a court of law. Hang on. I'm still not sure if this is right. I need a decision now. We're against the clock. Any longer and we risk cellular breakdown. Okay, I'm ready. Hej, witam was, ja jestem Korgames, a to jest gra Get Even. Długo się wzbraniałem, żeby w to zagrać, bo jakoś nie czułem większej potrzeby. Aczkolwiek teraz, kiedy akurat horrorki się skończyły u mnie, w sumie już dawno, bo się zorientowałem dopiero niedawno, że się skończyły, to co? A co mam na 3? Co? Dobra, bez znaczenia. To sobie zagramy w to. Bo czemu nie? Czy może Wałsynka włączę? Bo widzę, że mam 200 FPS-ów, a nie chcę sprzęt męczyć. Z tego co wiem, to tutaj tak nie będziemy szczylać jakoś za bardzo. I teraz co? Te, które są wytarte, mam nacisnąć, czy co? To trudno. Gdzieś tu musi być jakiś kod. Jeśli to będzie to, to to jest genialne. No, naciskaj. 2 8 0. Teraz 2 8 0. Nie. Tam coś widać? Nie widać. Tu... No tu było tak strzałki i to idealnie na to pokazuje. Chyba, że... Tu jest ten. Kurde, a mogłem chyba pozwolić temu, żeby ten typek wszedł tu. Czy on ma kod? On nie ma kodu. Tu też nie przejdę. Chyba, że najprostszy sposób na przejście na świecie. A mianowicie... Daj broń. Nie no, szczał zamek nie zadziałał, bo nie myślałem, że jest kłódka na początku, ale... 2807. No i nieźle się zaczyna na samym początku. Bo to światło, to jest gra coś tam chyba na zagadki robiona. To światło wskazuje to. I tutaj jest właśnie pokazane, że idzie ludzik z pistoletem, a później zakręca. To jest 2807 1230. No to nic. Trudno, dziewczyno, umierasz. A może tam mam pójść? Tak, nie, stąd zacząłem. Nie, dobrze, tutaj teraz mam iść. No to będzie pewnie dowód. Naciskam to i...
FDG drone flight controller board. This is military grade. No. Coś tu jest? Nic tu nie ma. Fajne to jest, bo to jest ta fotorealistyczna grafika, że chyba zdjęcia zrobili z tego, co słyszałem, i powklejali po prostu. I w sumie dobrze to wygląda. Bardzo dobrze. Powiem tyle, że te wszystkie miejsca wyglądają tak samo i nie widzę różnicy między tym, z czego wyszliśmy na początku, a tym tu. Tu coś może będzie? Nie. Tu? Tak. Nitrazepam detected. Super. Active ingredient used for sedation. Better keep quiet. Nic. Analyzing ballistic evidence. Dobry. Weapon recognized. Cel. Semi-automatic pistol. Dobra, otwieram drzwi. No i znowu ta sama lokacja. Ile można? Co prawda to jest jakieś takie chyba poradzieckie budowanie. No ale... Voices. Must be one floor up. Nie wiem jeszcze, czy to będzie seria z całej gierki, czy po prostu nagram tutaj jeden odcinek tego... pokazówko horroru. I znowu, ta lokacja to jest wklejone, tylko tu... to jest z segmentów zbudowane. Tu jest dokładnie ta sama grafika co wcześniej i tu byłby tylko ten tunel do góry. I tutaj znowu jest ta sama lokacja co wcześniej. Tylko tu zamiast tej lampy, o tej, jest to. Mam nadzieję, że to nie będzie cała gra w ten sposób wyglądała, bo to jest słabe. Właśnie nie wiem, czy to ma być na zasadzie tak robimy to specjalnie, żeby to wyglądało horrorowo, czy... I czemu drzwi się za mną zamykają? Nie, nie zamykają się. Dobra. Że robimy to specjalnie, żeby wyglądało horrorowo. Czy to jest po prostu zjebany... zjebane i tyle. Fajne. Można było też po prostu się wychylić, no ale dobra. Why is the bomb armed? Where the fuck is Mike? He's probably on his phone. Fucking typical. Find him. All right. Who's that? Take him out. Dobra, bomba. Is it armed? Oh my god, it's gonna go off! You've got to help me! Spokojnie, nie telep się, bo nie widzę numerków. 1 i 5 jest wytarte. 8 i 9 też. 1, 5, 8, 9. Tylko, że w jakiej kolejności teraz? Źle. 1, 5, 8, 9. I tak zginiesz, ale... Dobra.
Wytarte były te numery, to było to, tylko w jakiejś innej kolejności. Swoją drogą, tutaj tak czy inaczej mieliśmy umrzeć. Bo to było wspomnienie, tam mówili, że coś tam ciało się rozkłada i tak dalej. A te 3001 było bez sensu, bo trójka nie była wytarta. Swoją drogą, czemu ta klawiatura była wytarta właśnie? Przecież klawiatura, którą się przyczepia do bomby, raczej się nie używa jej wiele razy, nie przychodzi się jej, nie zabiera i mówi, o, jeszcze raz sobie użyję. To była bomba. A dziewczyna. Dymi się? Chyba tak. Nie wiem. Dobra. What the fuck is going on? Red? Serio? Okay. Looks like I'm going to building B. Aha, mógłbym też po prostu przestrzelić tą kłódkę i wyjść. Aha, nie mam amunicji, ani nic, okej. Okay. Nie no, gierka fajna, źle nie jest. Proteza ręki przedramienia. Aha, skaner muszę włączyć przecież. Jak brak dowodu przecież jest pokazany. No to trudno. Shit. Am I alone in here? No thermal readings in the area. Just me then. To jest drewniak. Dobra. Myślałem, że jakaś mumia wysuszona. DNA found. One matching profile. Patient 219. Patient. Aha, to był pacjent. Dobra. Fuck's sake, come on. I znowu mam to zrobione z gotowych asetów. I co tutaj mam zrobić? Pewnie będzie jakaś niesamowita zagadka. Zacznie klaskać pewnie. To nie. Jak nie, to nie. Ktoś stąd wyszło. No, to dobrze. Albo weszło. Przecież drzwi można otworzyć też w tą stronę. Po prostu i wejść do środka. Jeśli tylko nie jesteś Tom z The Walking, z tego, nie The Walking Dead. Wiem. Jak to się nazywa? Nie The Walking Dead, tylko Resident Evil. Mio. Ani Almom Sfira, to mam wyjebane w to. Ja nie wiem właśnie, czy ta gra to ma być horror taki, że duchy, czy taki horror, że na zasadzie ludzie to potwory, czy coś takiego. Aha, no i to jest do rozpoczynków. Hey,
ktoś tu bił. I dziura w ścianie jest taka bardziej wywalona. Aha, zła kolejność, dobra. Nie? Aha. Twoje działania będą miały konsekwencje. Jakie? Fajne. Czyli że co, gdybym tego nie zrobił, to co? Bo nie wiem na zasadzie, że to jest takie pierdololo, że brawo, popchnąłeś się w fabule i teraz będzie coś więcej, czy to jest takie na zasadzie, że dokonałem teraz jakiegoś wyboru fabularnego? Którego mogłem nie dokonywać. Broni nie mam, czyli teraz walki. Znaczy broń mam, nie mam amunicji. What's going on? Hello? Ech, nie chcę się tego czytać. Anyone there? Hey! Tu gdzieś jest coś. Pewnie to trzeba nie przesunąć. Shit. Aha. No, typika. Ah, Mr. Black. Please, apologies for the theatrics. It's all part of the treatment. Treatment? This will be far more straightforward if you just keep breathing. That's it. Good. Będzie hipnoza. Great, bravo, Jan. That's it, Mr. Black. Relax. Breathe. You're back with us. Minor confusion is expected. What? Who are you? What the hell is this thing on my head? Hey! Calm, Mr. Black. That's all I ask. Your current confusion is a byproduct of your treatment. All very dobra, nagrywaj vloga i idziemy. I assure you, you are in safe hands. If it helps you focus, you may call me... Red. You gas me. There was something before. Another place. That's why you're here, Mr. Black. But now is not the time for questions. Oho. Wait. Wait. Będzie walka. Bo mam jeszcze my gun. Full amunicji. Security, Mr. Black. A token of trust. How can I trust you? When you knock me out and put this thing on my head. To explain, your memory was damaged in the explosion, leaving two questions that you came to us to answer. Why were you there? Aha, dobra, czyli fabuła jest taka, że to boom się stało i teraz tutaj wróciliśmy i chodzimy po tych ruinach, żeby sobie przywrócić tak jakby ten ciąg wydarzeń. Czyli wszystko, co będziemy teraz szczyloć. Dobra, zrobię jeszcze fotkę tego. Instrukcja się przyda. Dobra, bez znaczenia, widocznie. Oho, mamy tu jakiegoś typka. Match found. Walt Kaufman, 28. Armed Forces. Unit classified. Armed Forces? What's he doing here? Wait, I'll go behind your back a bit. You. Match found. Leonard Shelby, 31. Hey! Hey, friend! Over here!
Dobra. September 2000. Just hang on. What's going on here? Where are we? Please, you've got to help me. The switch there, it opens this door. You have to help me. Właśnie nie muszę ci pomagać i pewnie potem mi dali broń. I coś czuję, że to go zabije. No ale... Twój wybór. Kurde, mówię wam, on będzie chciał nas zabić. Albo coś teraz przeciążyliśmy i coś innego się wyłączy. No ale dobra, no zobaczmy. You won't regret this. You won't regret this at all. No dobra. Zobaczymy. I told you to ignore them, Mr. Black. If the treatment is to succeed, I need your cooperation. Yeah. Kurde, sure. Dobra. Zapomniałem. Znaczy zapomniałem, pewnie to nie zwróciłem uwagi w sumie. Pewnie. Ha, ty miś przyszedłem i one są teraz zamknięte. Tu też. DP. Podziękuję. Coś może termowizją znajdziemy. Weź po prostu z buta te drzwi pociągnij gościu, a nie... Aha. Although your memory has been affected, your twitch response remains intact. Pure muscle memory. Fascinating. What is this? Place is filled with runaways, criminals, ex-military. Who the fuck am I? And why the fuck am I armed? I understand your curiosity. There will be time for questions later, Mr. What do they do? What do they want? Please, where are proceed. They? You've taken away all the Kendrick brethren. Slow down, Mr. Black. Neither of us are going anywhere, and I'm not quite prepared for our first little trip. It will take time for the Pandora unit to fully sync with your... Ah, the Pandora is reacting. Keep your eyes locked and focused. Slowly. Very good. Just relax and allow that image to take you back there. You may feel a little disorientated at first. But you will be perfectly safe. The building in the photo is the headquarters for Advanced Defense Strategy, or ADS. They are, or should I say were, the UK's leading weapons manufacturer. They were developing a weapon known as the Corner Gun, which apparently you remember. Ale to już zobaczymy sobie w następnym odcinku. Gra mi się podoba, więc sobie możemy w nią zagrać, bo... Gdyby to było takie, że na zasadzie stoję w miejscu, to jest trochę słabo, ale tutaj mogę sobie to przespeedrunować, więc jest okej. Okay. Czy tak czy inaczej, dzięki za to, że oglądaliście i hejos.